Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś w serii Kosmetyczne Pogaduchy moim gościem jest Karolina. Cześć Karolina. Cześć Anika. Zapewne większość z Was Karolinę doskonale zna, ale jeśli nie, to oczywiście przypominam, że Karolina prowadzi kanał na YouTubie i ja w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam namiary na kanał Karoliny. Dziękuję bardzo. Chociaż myślę, że i tak Ty jesteś bardziej znana niż ja, ale... No coś Ty! Ja myślę, że Ciebie wszyscy znają. No coś! Twoje porady, kurczę, jak miło. I analizy kosmetyczne, myślę, że... No, wszyscy może nie, ale na pewno moi widzowie wiedzą, o co chodzi. A ja mam dzisiaj dla Ciebie bardzo ciekawe pytanie. I może zacznijmy od tego, że Ty na przestrzeni lat, kiedy próbujesz różnego rodzaju kosmetyki, z różnych poleceń i tak dalej, na pewno przetestowałaś takie, które się u Ciebie doskonale sprawdziły i do których regularnie wracasz, ale też były takie, które się kompletnie nie sprawdziły, a polecały te kosmetyki jakieś youtuberki, blogerki, influencerki i tak dalej. Zresztą ja sama kiedyś na moim blogu, o ile dobrze pamiętam, chyba wtedy nie prowadziłam jeszcze kanału tutaj na YouTubie, polecałam też taki fajny produkt, który pojawił się u Ciebie w filmie i pamiętam, że byłaś bardzo zadowolona z niego, a mianowicie peeling glikolowy z kwasem glikolowym Le Madre. Pamiętasz? Faktycznie, tak, pamiętam. Uwielbiałam ten kosmetyk. Pamiętam, że chyba nawet dwa opakowania zużyłam. No, bardzo fajny był ten kosmetyk. Szkoda, że już jest niedostępny. Tak, właśnie ktoś mi ostatnio nawet napisał w komentarzu, to przecież było lata temu, kiedy ja go używałam, że też właśnie kupił go z mojego polecenia i był bardzo zadowolony, no ale chyba już nie jest dostępny. Właśnie nigdzie nie mogę go znaleźć, w ogóle tej marki nie mogę nigdzie znaleźć. Ona była ja bardzo okrojoną chyba, tak, w ogóle, tak, bo tam, z tego co ja pamiętam, to tam był chyba właśnie jakiś płyn micelarny, produkty do ciała z kwasem, dwa rodzaje tego peelingu, chyba 12-15% i jeszcze jakiś produkt, ale no nie wiem, te kosmetyki były dostępne w Superfarm, a potem nagle ich nie było, a szkoda, bo rzeczywiście ten peeling był naprawdę bardzo ciekawy i konsystencja i działanie. No i właśnie, słuchaj, no to co Ci się nie sprawdziło? Wymień może tak trzy produkty. To może ja zacznę pierwsza i powiem Ci, co mi się nie sprawdziło. Co Ty na to? Żeby tak wkręcić trochę w temat. Dobrze. Ja pamiętam, że jeszcze to były czasy, kiedy YouTube był taki no inny, zupełnie inny i bardziej częściej oglądaliśmy ten YouTube taki bardziej zagraniczny. To były też początki blogosfery. Ja prowadziłam zresztą wtedy na samym początku też swojego bloga i kupowałam też różne kosmetyki z poleceń tych dziewczyn z zagranicy, ale też z Polski. I słuchaj, i był taki moment, kiedy był szał na słynną odżywkę Osy do włosów, chyba taką 3-minutową, czy coś pamiętam, w stylu. Pamiętam, faktycznie. Pamiętasz? No właśnie, była taka odżywka i w ogóle tak ją wszyscy zachwalali, że to jest w ogóle mistrzostwo nawet świata. Teraz ostatnio czytałam gdzieś, że to jest tak kultowy kosmetyk, że jego receptura nie zmieniła się od iluś tam lat w ogóle, kiedy go produkują. Naprawdę? Znaczy to może reklama tylko była, ale tak... No właśnie, i to jest, słuchaj, i to jest bardzo ciekawe, bo przez pewien czas ten kosmetyk właśnie tak był bardzo popularny, potem trochę nas prześwietliło, słoneczko, czekajcie, okej. No i właśnie, ten kosmetyk był bardzo popularny i kiedy pojawił się w sprzedaży, to ja stwierdziłam, że no muszę go wypróbować, tak? Też na pewno czasami tak ma, że wszyscy mówią o tym kosmetyku, dobra, to ja muszę go też wypróbować, ja o tak co mam, chodzi. A wiesz, jak ja rzadko testuję coś, co chcę przetestować? Właśnie to się może tak wydawać, że ja dużo testuję, mam wrażenie, że to jest naprawdę jakaś cząstka tego, co jest pokazywane w internecie. Naprawdę? Że ja bardzo dużo chcę, ale ja jakoś nie wiem, u mnie się tak włącza myślenie i takie racjonalne myślenie, czy ja tego potrzebuję, czy ja na to chcę wydać swoje pieniądze, że ja tak rzadko testuję nowe rzeczy i powiem Ci, że ja tak bardzo chciałam przetestować tę odżywkę, że nigdy jej nie przetestowałam. Słuchajcie, to niesamowite. A ja znowu kupiłam tę odżywkę i byłam tak potwornie zawiedziona, słuchaj. Po pierwsze, dlatego, że na moich włosach to było jedno wielkie siano. Ja nie mogłam uwierzyć w to, że niby 3-minutowa odżywka, czy tam 5-minutowa odżywka, że ona w ogóle miała zrobić taki efekt wow. W ogóle tak wszyscy mówili, że ma taki super skład i nie wiadomo co, że ja stwierdziłam, no jak to jest możliwe, że na moich włosach, które generalnie nie są problematyczne, uwielbiają silikony, ta odżywka się po prostu nie sprawdza. To było pierwsze. Drugie, kiedy zaczęłam czytać skład, okazało się, że ta odżywka to jest jeden wielki silikon. To jest silikon, słuchaj, na silikonie. A co lepsze, ja o tym zresztą nawet pisałam u siebie na blogu, na opakowaniu były podane substancje, których nie było w składzie.
Można powiedzieć, że trochę takie oszustwo, wiesz, producenta, że coś mówią, że jest w składzie, a ja tego nie mogłam znaleźć. I wiesz, patrzyłam na ten skład i mówię, albo ja źle czytam, albo coś jest nie tak. I mówię, no niemożliwe, słuchajcie. No i trzecia sprawa to było opakowanie. Ciekło z niego chyba wszystko. Właśnie, tak pamiętasz, to opakowanie jest takie, że ono ma taki, taką dziurkę, tak, dokładnie, trzeba je nacisnąć, ono wtedy tam wylatuje. Co za beznadziejne opakowanie. To wiem, po prostu. Że tego nie kupiłam. Ale wiesz co, ta odżywka kosztowała, ja nie pamiętam, około 20 zł, około 30 zł. Jak na tamte lata to było bardzo dużo. To było bardzo dużo, bo to przecież był taki produkt drogeryjny. Ale no fatalne, słuchajcie, no fatalne. Ja byłam tak zawiedziona, dla mnie to był taki bubel, że ja nie mogłam uwierzyć w to, że jak to jest w ogóle możliwe, że tak ją wszyscy zachwalają, a u mnie ta odżywka po prostu pod żadnym względem nie dała rady. Teraz twoja kolej. To ja może zacznę od czegoś w takim razie pielęgnacyjnego. Dobra. Bo ja się przygotowałam raczej tak na, myślałam o kosmetykach kolorowych, no, ale z pielęgnacji na przykład coś, co się totalnie u mnie nie sprawdziło, to jest tonik z Pixi Glow Tonic. To jest chyba ten podstawowy taki z klasy, prawda, złuszczający. Jeden ja z takich pierwszych. No to właśnie go używałam też kilka lat temu, już po kilku latach jakby jego czasie w internecie. W każdym razie pamiętam, że używałam go po toniku z Klinika, gdzie to Klinik każdy mi się sprawdza. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, każdy. A no. A ten Pixi nic, totalnie nic nie robi, więc dla mnie to jest bubel. W ogóle cała ta seria. A widzisz, a ja ci powiem, że na przykład dla mnie, ja zaczęłam stosować ten tonik z Pixi, to było właśnie też na początku, jakoś stosowałam ten z Klinika przez wiele lat, potem weszła ta wersja 1.0 bez alkoholu z Klinika, na pewno znasz, i potem, no właśnie, i potem się pojawił ten tonik z Pixi, glikolowy, więc ja mając jeszcze w głowie, bo tak, ta seria z Klinika jest na bazie kwasu salicylowego, a mówię glikolowy, fajnie, coś nowego, coś się pojawiło i rzeczywiście ten tonik był bardzo, tonik, to jest tak naprawdę płyn złuszczający, był bardzo, bardzo zachwalany, ja też go sobie kupiłam i powiem ci, że ja byłam z niego zadowolona, ale rzeczywiście masz rację, że bardzo dużo osób, kiedy mówimy, kiedy ja na przykład wam wspominam o tym produkcie albo gdzieś tam się on przewija, nie wiem, na Instagramie czy coś, pojawiają się takie głosy, że dziewczyny piszą, czy tam, wiesz, wypowiadają się, że u nich ten tonik się kompletnie nie sprawdza. I mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że tam mamy tylko 5% stężenie kwasu glikolowego. A kwas glikolowy, słuchajcie, w ogóle będziemy sobie rozmawiać na ten temat u mnie na kanale, na temat kwasu. Kwas glikolowy, w zależności od swojego stężenia, ma też troszeczkę inne działanie. Bo jak jest w tych niższych stężeniach, to nie działa tak mocno złuszczająco, a bardziej działa nawilżająco. To też jest bardzo ciekawe. I może często jest też tak, że nam się wydaje, że jeżeli to ma być produkt złuszczający, to my będziemy widzieć jakieś jego działanie, a tego działania nie ma. Ale z drugiej strony może być też tak, że twoja skóra przyzwyczajona do działania kwasu salicylowego właśnie z tych produktów, z tych toników Klinika, też potrzebuje innego działania, mocniejszego stężenia kwasu glikolowego, żeby był w ogóle jakiś efekt. Więc czasami tak jest. Ale widzisz, bardzo ciekawe. Fajnie, że wspomniałaś o tym toniku z Pixi. Tak. Dobra, to jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to ja muszę powiedzieć, że trochę się właśnie nad tym zastanawiałam, bo ja też mam takie wrażenie, że teraz, obecnie jakby na YouTubie, ja też mało rzeczy mam wrażenie kupuję właśnie, bo ja muszę to przemyśleć, ja się muszę zastanowić, czy ja tego chcę. Ja na pewno nie testuję wszystkiego, bo ja bym miała tego za dużo po prostu, a ja lubię też zużywać rzeczy, więc nie tylko testowanie. Dlatego nie kupuję wszystkiego i bardzo staram się to przemyśleć po prostu. A też mam wrażenie, że obecny YouTube bardzo różni się od tego, jaki był 10 lat temu. Ja zaczęłam oglądać YouTube'a 10, no może jak nie więcej nawet. I pamiętam, że to wtedy było zupełnie inny YouTube, tak? Teraz mam wrażenie, że większość rzeczy to jest po prostu reklama, dlatego ja nie patrzę też na to przez ten pryzmat. Jeżeli nagle widzę, że na 40 kanałach jest jeden ten sam film, no to w tym samym czasie. To jest po prostu reklama i jeżeli bardzo jakby, nie wiem, spodoba mi się sama idea i konsystencja, nie wiem, produkt, no to jestem w stanie go kupić i przetestować, ale ogólnie nie jestem tą osobą, która po prostu widzi coś i na siłę musi to przetestować teraz, bo to jest nowość na przykład. Więc ja raczej myślę o tym, co kupiłam kiedyś, właśnie kiedy naprawdę YouTube mnie do tego przekonał. Mam wrażenie, że 10 lat temu, kiedy u nas nic nie było na przykład, albo była bardzo okrojona jakby możliwość wybierania tych kosmetyków, bo był, nie wiem, Rossmann na przykład, Daga, Sephora, gdzie nie było tak naprawdę dużo tych kosmetyków i można było, nie wiem, zamawiać coś z zagranicznych stron, albo ktoś coś sprowadził, albo na Allegro. To wtedy mam wrażenie, że to miało sens, że to testowanie czegoś, co ktoś polecił, było dla mnie wtedy takie miarodajne, więc ja cofam się jakby
o te kilka lat wstecz i tak pomyślałam, że kosmetyk, który totalnie się u mnie nie sprawdził i który polecali chyba wszyscy i na zagranicznym, i na polskim YouTubie, to na przykład Benefit Hoola bronzer. Żartuję! To jest bronzer, który kompletnie nie pasuje do mojej karnacji. On jest u mnie tak pomarańczowy, nieważne czy ja jestem opalona, czy nieopalona, czy mam jasny, taki ciemny podkład. Jest okropny! Ja go dałam koleżance po prostu, bo nie mogłam go używać. Ja wiem, że on się sprawdza chyba wszystkim. On u mnie jest tak pomarańczowy, że ja nie rozumiem fenomenu tego kosmetyku. Naprawdę. No ale to widzisz, ale żeś mnie zaskoczyła. Naprawdę. Słuchajcie, ja nie miałam pojęcia o tym, co Karolina tutaj wymyśli i co nam dzisiaj powie, więc naprawdę jestem zaskoczona, że akurat ten bronzer. Bo rzeczywiście tak gdzieś jak przewija się w internecie, na Instagramie, gdzieś na YouTubie, to zawsze gdzieś ten bronzer się tak pojawia. Ja też widzę na przykład, że on ładnie wygląda. Tak, widzę, dziewczyny się malują, mówię, ale... Nie, ja też zrobiłam kiedyś test, pamiętam, porównanie tego bronzera chyba do Narsa jeszcze i do czegoś. No i on nie wyszedł dobrze. Może po prostu kolorystycznie rzeczywiście tak. Coś. Ja po prostu lubię chłodne odcienie w ogóle i one u mnie najlepiej wyglądają na skórze, więc wszystko co ciepłe bardzo się wybija. Tak samo jest z pomadkami na przykład Nude. No właśnie. No dobra, to lecimy z trzecim kosmetykiem. O nie, trzeci. A czekaj, jeszcze ja mam dwa kosmetyczne, bo jeden to jest korektor. MAC Studio Fix chyba, albo Studio... Tak, coś takiego, taki też kulcowy. No. Pamiętam, wszyscy go używali, słuchajcie, i pod oczy, i na twarz, i wszędzie. I ja nie wiem, czemu ja go kupiłam, bo ja w ogóle nie lubię takich kosmetyków. I ja też nigdy nie miałam za dużo rzeczy do kupowania. Wpływ mediów, YouTube'a i tak dalej. Po prostu on jest tak gęsty, że pod oczy on się nie nadaje, prawda? Zresztą teraz mamy taki wybór jednak lekkich kosmetyków i tak dobrych, i nawilżających, więc to w ogóle było bez sensu. No ale 10 lat temu, powiedzmy, nie było. Był MAC, który naprawdę był na wysokim poziomie. No ale właśnie ja też nie lubiłam tego korektora, więc ja nie wiem, czemu ja go kupiłam. Bo był za ciężki, kupiłam za ciemny kolor w ogóle, więc... Ile razy mi się to zdarzyło, tak samo. Ale wiem, że dziewczyny lubią tego. I taki z Catrice jest na przykład też właśnie w takim małym słoiczku ten korektor. Tak, ale powiem ci, że nie wiem, być może to jest też kwestia tego, a nie miałaś takiego wrażenia, że jak go nakładałaś pod oczy, bo ja też go kiedyś używałam, u mnie też się ten korektor nie sprawdził, to potwierdzam. Ja miałam takie wrażenie, że po pewnym czasie, nie wiem, po godzinie, po dwóch godzinach, ja miałam takie zmęczone, ciężkie oczy. On nie wygląda ładnie, on nie wygląda gładko wcale. Nie, w ogóle. Zupełnie nie to. Chociaż powiem ci, że ja też miałam taki korektor, który też bardzo dużo ludzi poleca. Nie dokładnie pamiętam nazwę, teraz tak mi wpadło do głowy, z Maybelline chyba? Taki z taką gąbeczką. On jest super! A ja znowu go nie znoszę. Chyba nie, to ty chyba nie mówiłaś ostatnio, że nie wiem, słuchaj, ten korektor w ogóle kompletnie mi się nie sprawdził. A on mnie bardzo, ja bardzo lubię, on daje tak piękne, gładkie wykończenie. To nie wiem, to może ja mam jakąś wyjątkową, słuchajcie, skórę pod oczami, ale rzeczywiście, u mnie ten korektor się nie sprawdził, ja nie rozumiałam jego fenomenu i wiem, że bardzo dużo osób go poleca, no widzisz, sama go polecasz, że u wielu osób on się sprawdza, u mnie nie. U mnie po prostu wchodził w zmarszczki, nie mogłam go używać, nie mogłam go nakładać gąbką, bo momentalnie znikał. Nie mogłam go nakładać pędzelkiem, bo robiły mi się smugi. Ja mówię, nie wiem, może to jest kwestia kremu pod oczy, stosowałam z różnymi kremami, kombinowałam na różne sposoby. Nie, słuchajcie. Ja się czasem zastanawiam, jak na przykład kosmetyk, który mi się bardzo podoba, może się nie sprawdzać u kogoś. Tak mówię, przecież on jest taki dobry. A widzisz, to tak jak właśnie z tym Pixie. No tak jak z tym Pixie, słuchajcie. U mnie się sprawdza bardzo dobrze. Ja bardzo lubię ten płyn złuszczający, a widzisz, a ty nie widzisz w ogóle żadnego efektu i nie. No ale skóra to też jest bardzo indywidualna. A tak, to oczywiście. A makijaż mam wrażenie, że tak da się ograć jakoś. A to znaczy kombinacja, to nałożyć bazę, a to coś. Masz rację, ale tu też jest kwestia mimo wszystko jednak skóry. No dobra, jeśli mówimy tam, nie wiem, o cieniach na powiekę, tak? Czy o podkreśleniu brwi, czy jeszcze ust, no to tutaj można polemizować, ale zobacz, zwróć uwagę, że tu też wszystko zależy od koloru, tonacji skóry, od tego, jaką masz, stosujesz pielęgnację, jaki masz typ skóry, tak? Bo wiadomo, ten sam podkład nie będzie dobrze sprawdzał się na skórze mieszanej i na skórze suchej, no bo tutaj wiadomo, skóra będzie na niego różnie reagować, więc myślę, że makijaż to też jest sprawa indywidualna i też trzeba pod tym względem działać i coś kombinować. No dobra, Karolina. Jeszcze o trzecim nie mogę? A jeszcze jeden masz, ale to dużo masz tych kosmetyków. Dawaj. No trzy, bo to nie dam taki nadprogramowy. No to jak nie rozmawiamy, no to rozmawiamy, no co tam jeszcze? Jeszcze jeden fenomen, którego nie rozumiem, to są takie pomadki zastygające i na przykład kupiłam pomadkę z Huda. No. Huda Beauty, taka, nawet nie wiem jak ona się nazywa, liquid, coś tam, no. Takie zastygające, matowe, ale nakłada się jak błyszczyk i one zastygają.
I wtedy, no to one wysuszają usta, wyglądają źle, nie da się tego dołożyć po nawet godzinie. W ogóle ja nie rozumiem tego fenomenu. Ale ty mówisz chuda, a ja pamiętam, kiedy w ogóle te pomadki się pojawiły, to chyba był jedną z pierwszych marek, to był chyba Smashbox, który w ogóle lansował takie pudełkę. Tak. I one były jeszcze chyba w takich kwadratowych opakowaniach. Ja chyba nigdy nie miałam ich, dlatego... Słuchaj, to dopiero w ogóle była pomadka. Nałożyłaś ją raz i mogłaś w niej spać, na następny dzień miałaś ją znowu na ustach. W ogóle kompletnie nie dało się jej niczym ściągnąć. Aha. A najgorsze, pamiętam co było w niej, to, że ona po pewnym czasie, po kilku godzinach zaczynała pękać. No i właśnie, nie da się tego naprawić nijak, bo nie możesz ani zmyć, ani dołożyć. I żeby ją zmyć, to pamiętam, że wtedy brałam masełko, ten balsam, taki Take the Day Off z klinika. Aha. I trzeba było trzeć, żeby to rozpuścić czymś tłustym i dopiero usunąć, bo to rzeczywiście też była katastrofa. Ale ja podzielam twoje zdanie, jeśli chodzi o takie właśnie długo zastygające pomadki. Ja tego kompletnie też nie rozumiem, nie wiem co jest takiego w tych pomadkach, że dziewczyny lubią tego typu, albo w ogóle, że producenci robią... Fajnie, przez chwilę mam wrażenie, przez na grafim to wygląda fajnie, albo jak ktoś to nałoży i przez godzinę pierwszą. No tak, no, ale później no właśnie. Na przykład idziesz na 8 godzin do pracy. I jeszcze weź pod uwagę to, że ona po pewnym czasie, no właśnie, wysusza ci usta, ona zaczyna pękać, to nie wygląda estetycznie, nie wygląda ładnie. Już lepiej jest, jak pomadka ci się ściera i możesz ją sobie dołożyć, no nie? Niż jak nie możesz tak naprawdę z tą pomadką nic zrobić. No wyobraź sobie, siedzisz w biurze i nagle chciałabyś poprawić pomadkę, no to co, idziesz do łazienki, bierzesz masełko, tutaj cała poprawiasz, tutaj już wiesz jak wyglądasz w koło. Nie, no to po prostu, nie, ja też nie rozumiem fenomenu tych pomadek. Chociaż właśnie, zapytam ci się, bo teraz bardzo popularne są pomadki Banana Beauty. Testowałaś? Nie, ale bardzo bym chciała przetestować. Tak? To mnie przekonuje, znaczy, bo ja podobają mi się bardzo kolory i wydaje mi się, że to może być fajna formuła. A nie przeszkadza ci, że one są tak bardzo mocno reklamowane? Przeszkadza, ale no właśnie to jest kwestia tego, że jakby to mi przeszkadza, ale mimo tego produkt intryguje mnie. No ja też nie ze wszystkimi tak mam, bo czasami po prostu czegoś jest za dużo i jakby nie, w ogóle mnie to nie interesuje jakby, ale tu akurat ja lubię też pomadki. Ja mam z tego czasu kupowałam bardzo dużo. Jeszcze nude, żeby znaleźć ten swój idealny. Tak. To przecież można całe życie spędzić na tym. Zgadzam się doskonale. Jest tak, mam takie poczucie, że a może tam jest. Tak, rzeczywiście te pomadki mają w ogóle bardzo fajne kolory. I też na to zwróciłam uwagę. Tak. I są fajne konsystencje tych pomadek, bo tam niby są, dziewczyny mówią, że są takie zastygające na ustach, ale kremowe właśnie. Więc to mnie trochę przekonuje. Uważam za dziwna filozofia reklamy jest tego produktu, gdzie cena wyjściowa jest bardzo wysoka, obniżana o połowę. Jakby tego nie rozumiem, ale no tak, tak wybrało. Nie będziemy w to wchodzić. Ale generalnie myślę, że produkt no, mnie intryguje. A, czyli jesteś skłonna przetestować. Kiedy? Nie wiem, nie, tak nie. Jak już przestanie być o nich głośno. No, możliwe. Ja bardzo często też tak mam. Ja na przykład rok później kupuję coś, co było znane jakiś czas temu i wtedy na spokojnie testuję. Ale ja też tak mam i na przykład czasami dziewczyny mnie tutaj na kanale pytają, co myślę o tych kosmetykach, bo one są właśnie bardzo popularne, a mnie w ogóle do nich, wiesz, ja je widzę, okej, ale nie ciągnie mnie do nich i dopiero później, jak one przestają być takie popularne, to dopiero wtedy myślę, że może by przetestować, może by sprawdzić, też tak czasami. Też tak mam, właśnie, dokładnie. A jeszcze mam taką małą niespodziankę, znaczy niespodziankę, no nie, mam kosmetyk, który bardzo mi się sprawdził z polecenia YouTube i myślę, że gdyby nie to, to ja bym pewnie nigdy nie zdecydowała się na niego tak sama z siebie. No, no dawaj, dawaj. Był to kosmetyk, który był u nas wtedy nieznany, ja go też kupiłam kilka lat temu. Wiedziałam, że to wyciągniesz, wiedziałam, słuchajcie. Bo to używam cały czas ten kosmetyk. Widziałam ciebie na Instagramie i widziałam, że jesteś z niego zachwycona. I tę wersję, i matującą, bo mam też korektor taki rozświetlający, no dla mnie to są produkty rewelacyjne. To jest It Cosmetics, Your Skin But Better CC Plus i wzięłam go, bo pomyślałam, że może nie testowałaś go jeszcze, to... Nie. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, testowałam już sobie próbki różnych, nie mogę dobrać sobie koloru, nie wiem z czego to wynika. To jest problem z kolorem, dlatego że tutaj mamy tak, jest kolor fair, ja mam kolor light i to są, pomiędzy nimi jest kolor chyba fair light albo fair coś takiego i on jest różowawy, nie, więc jest bardzo jasny, bardzo jasny z żółtawymi tonami, potem jest ten, który jest taki raczej już opalony i nie ma nic pomiędzy, ewentualnie ten z tymi różowymi tonami, więc na to trzeba uważać, potem już są bardzo ciemne. Więc faktycznie jest problem z kolorystyką, ale... Wiesz, kto mi się kojarzy, jeśli myślę o tej marce? No. Aga Burza. Kojarzysz Agę Burzę tak. z Instagrama? Jakoś tak, wydaje mi się, że chyba ona była jedną z pierwszych osób, która w ogóle mówiła o tej marce i o tych podkładach. Ja mam też pamiętam dziewczynę z YouTube'a angielskiego. A, widzisz, no a ja znowu z Instagrama. Bo ja tak jak mówię, lata temu po prostu
stwierdziłam, że przetestuję. Gdyby nie YouTube, pewnie nigdy bym po niego nie sięgnęła, bo nie był w ogóle u nas dostępny tak. na przykład. Trzeba było sobie go zamawiać, tak, tak, to prawda. No teraz jest fajnie, że można go w Sephorze. Daglasie? Tak. Czy w Sephorze? Nie, w Daglasie. No to w Daglasie, może coś mi się pomyliło. Rzeczywiście, ale mi się na przykład bardzo spodobała ta wersja niebieska, czyli ta matująca. Bardzo fajna i powiem Ci, że zastanawiam się, czy sobie nie kupić jej w ogóle na zimę i przetestować. Na zimę? Tak, tylko że ja, no widzicie, ja nie mogę sobie dobrać koloru, ale może innym rozwiązaniem było na przykład mieszanie dwóch kolorów. Tak, ja na przykład zazwyczaj tak robiłam ja mam dwa w ogóle i ten właśnie bardzo jasny, ten w żółtych tonach i ten ciemniejszy i tak samo zrobiłam z tym matującym, że ja po prostu mieszam. Jak jest lato, to mi wystarcza ten light, ale potem jak na przykład trochę tracę opalenicę, to właśnie mieszam sobie. A jak z jego trwałością? No u mnie się sprawdza. Jakby... No bo to jest niby krem CC, tak? Tak, to jest produkt o... całkiem dużym kryciu moim zdaniem, bardzo fajnie nawilżający, to jest akurat wersja taka oryginalna, czyli ona jest delikatnie też rozświetlająca, ten matujący mam wrażenie dłużej się utrzymuje i on naprawdę trzyma ten mat, w ogóle ma też trochę inną konsystencję, bardzo on jest taki fajny piankowy, kremowy, trochę jak śmietana, taką ma konsystencję, trochę się różnią, ale u mnie się sprawdzają oba, ja mam skórę mieszaną i oba się utrzymują bardzo dobrze, utrzymują się cały dzień, ewentualnie jakaś poprawka w ciągu dnia. On wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie, właśnie tak jak mówię, daje krycie też, pielęgnuje skórę, bo one też mają takie składniki jak tak. Wysoki filtr, no właśnie, ten filtr jest w ogóle szaleństwo. Ja do niego wracam naprawdę co jakiś czas, bo nie mogę. No i cenowo też mniej więcej w porównaniu do takich dobrych jakościowo kremów CC z wysokim filtrem, to cenowo też jest miara, bo na przykład powiem Ci, że ja ostatnio testowałam sobie Chanel, na pewno kojarzysz ten CC cream, taki właśnie 50+, tam chyba było coś takiego, i on kosztuje ponad 300 zł. Więc te cenowo wychodzą lepiej, no nie? Nie wiem jak w środku ze składnikami, ale ja bardziej ufam na przykład tej marce niż Chanel. Trzeba będzie, słuchajcie, przetestować i sprawdzić. Jestem ciekawa, czy wy znacie te produkty z IT Cosmetics, a dokładnie właśnie te CC+. Dajcie znać w komentarzach. No świetnie, Karolina, oddaję. Później sobie potestujemy. Kochani, to ja myślę, że będziemy kończyć te nasze pogaduchy. My sobie zaraz jeszcze tutaj za kamerą, słuchajcie, z kawką porozmawiamy na różne tematy. A wy koniecznie dajcie znać w komentarzach do tego dzisiejszego filmu, które kosmetyki z polecenia youtuberek, blogerek czy influencerek na przestrzeni ostatnich lat kompletnie się u Was nie sprawdziły. Czy macie takie kosmetyki? Myślę, że macie, a tylko nie wymieniajcie całej listy, bo na pewno też jest ich sporo, więc dajcie znać trzy takie kosmetyki, które u Was się nie sprawdziły i może dla odmiany trzy kosmetyki, które się sprawdziły z polecenia właśnie dziewczyn i chętnie do nich wracacie. Karolina, dziękuję Ci bardzo za udział w filmiku. Super nam się rozmawiało. Mam nadzieję, że się już nie stresujesz. Nie, ale tak, ja tak myślę, co jeszcze mogłam powiedzieć, wiesz? No, może, słuchajcie, bo to jest tak myślę, temat. Że na pewno są takie kosmetyki, chociaż takie, mam wrażenie, że nie ma ich za dużo jednak, u mnie przynajmniej. No, ale coś mogłabym jeszcze powiedzieć, coś mogłabym jeszcze znaleźć. Ja też tak mam, a jak się rozgadamy, to już kompletnie. Trzymajcie się, kochani, widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki. Do zobaczenia. Pa.